Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu zza kołka. Nie działają nam wycieraczki, nie mamy oświetlenia może z której strony pojazdu. Oczywiście jak najbardziej może to być awaria, ale może też być przyczyną mały, niepozorny bezpiecznik. Dlatego w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o bezpiecznikach w naszym samochodzie. Zapraszam. Że bezpieczniki są w naszym pojeździe, każdy zapewne z Państwa o tym wie. Ale jakie zadanie ma ten bezpiecznik w naszym samochodzie? Otóż, proszę Państwa, jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza dany obwód elektryczny przed przeciążeniem lub przed awarią danego urządzenia. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wiedzieć, to jest w którym miejscu w naszym aucie znajdują się te bezpieczniki. W każdym pojeździe, oczywiście w różnych miejscach, ale zazwyczaj dostępne bez jakichś specjalistycznych narzędzi. Jednym z miejsc, w których zazwyczaj są umiejscowione bezpieczniki, jest to przy silniku pod maską. Zazwyczaj czarna skrzynka, często oznaczona. Otwierając nią, zauważamy przekaźniki, jak i również bezpieczniki. Kolejnym miejscem, gdzie możemy się spodziewać bezpieczników, jest to przednia część deski rozdzielczej, zazwyczaj po stronie kierowcy. Często umiejscowiony po otwarciu drzwi widzimy klapkę z tworzywa, pod którą znajdą się bezpieczniki, albo tak jak w tym na przykład modelu, pod kierownicą mamy szereg bezpieczników. Także każdy model oczywiście w innym miejscu ma te bezpieczniki. Warto wiedzieć, gdzie one się znajdują, aby w razie awarii jakiejś wiedzieć, gdzie po prostu tego szukać. Oczywiście kolorowe bezpieczniki, nieoznaczone, tak jak Państwo widzą, wszelkie oznaczenia bezpieczników znajdziemy zazwyczaj na odwrocie zaślepki, którą zdejmiemy. Cały schemat danych bezpieczników, mamy opis, przy każdym bezpieczniku mamy jego położenie oczywiście, mamy opis, skróty często oczywiście w języku angielskim, mamy również podany amperaż, jaki bezpiecznik w danym gnieździe powinien być. Na tym schemacie Państwo widzą, że tych bezpieczników jest troszeczkę. Oczywiście im samochód bardziej skomplikowany, bardziej wyposażony w różne elektryczne systemy, tym bezpieczników oczywiście jest więcej. Dodam, że jeden bezpiecznik nie musi być od jednego systemu. Dlatego gdy nam na przykład przepali się bezpiecznik od zapalniczki, często na przykład nam radio również nie działa. Niektóre systemy po prostu są powiązane ze sobą i jeden bezpiecznik może zabezpieczyć nam kilka obwodów naraz. Również ta pokrywa, którą zdjąłem pod maską, również na odwrocie posiada opis do tych bezpieczników, które tutaj się znajdują. Ale tak jak Państwo widzą, również producenci wyposażają nas w zapasowy ewentualnie bezpiecznik o różnych amperażach oraz w proste urządzenie do wyjmowania tych bezpieczników. Jest to ten biały element, który tutaj obok bezpiecznika Państwo widzą, tak zwany kluczyk, bo
tak jak Państwo widzą, też miejsca też różnie w autach jest. Też ciężko jest po prostu wydłubać ten bezpiecznik i go sprawdzić. Warto zapoznać się z opisami w naszym pojeździe. Jeżeli mamy książkę serwisową, to jest fajnie, bo możemy sobie poczytać, który bezpiecznik, jaki skrót angielski jest do danego obwodu. Jeżeli nie mamy, tutaj musimy sobie poradzić, czy też szukając w internecie, czy też używanych książek serwisowych. Nadmieniłem już o tym, że wymieniamy bezpiecznik na taki sam, o takim samym amperażu. Dlaczego? Jeżeli dany obwód ma bezpiecznik fabrycznie włożony 10 amper, co się stanie, gdy założymy słabszy? Oczywiście może się spalić, bo jest za słaby. To jest oczywistą rzeczą. Co może się stać, jeżeli założymy większy, 15 amper? Otóż może dojść do większego uszkodzenia całego obwodu elektrycznego bądź urządzenia, które ten bezpiecznik zabezpiecza. Absolutnie nie możemy zastępować innym amperażem bezpiecznika, który powinien być w danym gnieździe, bo po prostu albo nie będzie się przepalał, albo nie zabezpieczy nam danego obwodu. Sama wymiana nie jest rzeczą trudną. Oczywiście po właściwym zweryfikowaniu bezpiecznika, odnalezieniu go i wyjęciu, tak jak Państwo widzą, należy go sprawdzić oczywiście. Bezpiecznik jest zazwyczaj w formie półprzeźroczystej, o różnych kolorystykach te bezpieczniki są, ale środkowy element, który tutaj Państwo teraz widzą, tak jak tutaj jest ten bezpiecznik cały, niespalony, no nie mam akurat, żeby Państwu pokazać przepalony bezpiecznik, ale ten środkowy element po prostu będzie stopiony, będzie miał przerwę. I sama wymiana nie jest rzeczą trudną. Zazwyczaj właśnie tym kluczykiem należy się posłużyć, który jest w wyposażeniu auta. Zastępujemy, tak jak powtórzę kolejny raz, bezpiecznikiem o tym samym amperażu. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Dlaczego przepalają się bezpieczniki? Jeżeli się przepali, to znak jest, że coś w danym układzie było nie tak. Czy też nastąpiło zwarcie, czy też większa awaria danego podzespołu. Jeżeli po wymianie bezpiecznika zdarzy nam się kolejna awaria tego samego, to znak, że powinniśmy się udać już do zakładu mechanicznego w celu zweryfikowania i usunięcia ewentualnej usterki. Bo palenie się bezpieczników jeden po drugim, no ewidentnie oznacza, że mamy gdzieś problem. Mniejszy bądź większy, ale tak jak Państwo mówią, to jest do zweryfikowania już w warsztacie. Dlatego nie bagatelizujmy takich rzeczy jak palące się bezpieczniki, bo to jest ewidentna oznaka, że pewien układ elektryczny w naszym samochodzie nie domaga. Dlatego polecam Państwu zapoznanie się z umiejscowieniem bezpieczników w swoim samochodzie, bo nie wiemy, kiedy nas spotka jakaś przygoda. W środku nocy w trakcie deszczu przestaną nam działać wycieraczki z różnych powodów, a może przyczyną jest ten mały, niepozorny bezpiecznik. A teraz tak, dla rozluźnienia, kilka filmów znalezionych w sieci. Zapraszam. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku, w odcinku ostatnim wakacyjnym tego roku. Zapraszam Państwa na kolejny już we wrześniu. Do zobaczenia.